Dzień dobry, witam wszystkich. 22. niedziela, czyli kolejny dzień przygotowań, a właściwie dzisiaj dzień startu. Forma, bo zrobiliśmy fotki na pewno życiowe. To tutaj bez dwóch zdań, bez dyskusji. Myślałem, że się nie da zejść niżej już z tym wszystkim, wodą, smalcem. I zawsze się da jednak, ale z tego to już się chyba nie da. Bo już powiem wam, że ciężko jest, no w sensie siłowo, ale jakby to określić, żebym to powiedzieć. Siłowo jesteś, wiadomo, nie masz sił. Jesteś zmęczony, jesteś po prostu taki już totalnie wypłukany z energii życiowych, ale jesteś wdzięczny. Czemu? Co pier? Już mówię, co ja tam pier. Moi kochani, zbieram się do mana. Co ja? O wdzięczności. To jestem wdzięczny za to, że mogę to robić. Jestem z ludźmi, których kocham, z którymi uwielbiam przebywać, którzy są dla mnie bardzo, bardzo ważni. Robię to, co żyję, robiąc to, co kocham każdego dnia i z tego też żyję. Bo takie powiedzenie, że znajdź pracę, która będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednej godziny. I to się sprawdza. Także w końcu niesamowicie doceniam to wszystko, że ja mogę to robić. Nic nie muszę. I to jest piękne. Piję wodę, bo muszę się troszeczkę nawodnić dzisiaj. I teraz co? Kawkę jakąś, co? Pani kamerzystko. Kawusie strzelimy. Pani strzeli latte. A ja nie latte. Ja czarną. Czarną, dobrą kawę dla ciebie. Pogoda lekko deszczowa, ale czas na kawusi. Dejwik, pamiętajcie. Wróciliśmy, ale wróciliśmy Boltem. Halo. Schodzisz? Halo. Schodzisz? No idę, wychodzę. Dobra. Do Damiana zadzwoniłem, bo mieszka troszeczkę obok. No, jest taka deszczowa pogoda dzisiaj, ale ja lubię deszcz, także dla mnie to jest na plus. Wiem, dziwny jestem, lubię deszcz. Lubię deszcz i teraz mógłbym takie, wiecie, powiedzieć filozoficzne, że wiele osób szuka tylko tej tęczy na końcu, gdy deszcz już się kończy, ale nie lubi przejść przez błoto, które tworzy. Ale to brzmi co? Powinienem zostać lektorem. Jednego dnia może. To chyba już od odwodnienia po prostu we łbie. No, ale kawka zabezpieczona, to jest bardzo, bardzo ważne. Za chwilkę zobaczę, jak Damian wygląda. Zrobimy pierwszy posiłek i zobaczycie, co będzie na pierwszy posiłek. Tak się prezentuje pierwszy posiłek. Oglądamy Wikingów po raz 1594. Dokładnie po ten raz. 150 ryżu, gram soli. Chwila, bo to już pamięć złotej rybki. 40 rodzynek, 25 masła migdałowego i 50 miodu. A wczoraj na zawodach mój team wypadł bardzo dobrze. Policzyłem teraz 7 razy złoto, 3 razy srebro, 3 razy brąz i 3 razy czwarte miejsce. Także panowie, mega sztos robota, a ja się biorę za jedzenie. Jest godzina 15:32. Jestem po dwóch posiłkach. Za chwilę mam zamiar zrobić trzeci. Tak, bluza, kapturek. Nie temu, żeby się wypocić po prostu. Mówiłem już nieraz, że lubię bardzo ciepełko. Jak na razie dwa takie same i trzeci będzie również taki sam co do posiłków. Także nie ma sensu ich pokazywać. Po prostu wystarczy się cofnąć i będziecie wiedzieli, jak wyglądał.
Ogólnie czuję się dobrze, tylko że no już to odwodnienie zaczyna troszeczkę tak. Czuję skurcze i tak dalej. Za chwilkę się tym zajmę, bo powiem od czego są. No, mam opcję albo za mało wody, albo za mało sodu, albo za mało potasu, albo za mało magnezu, tak? Czyli to są takie składowe. Więc wiem, co robię, co jem, czego nie jem i uzupełnię to drogą eliminacji po prostu tego, czego brakuje. Także za chwilkę jeszcze pewnie przed startem jeden posiłek oprócz tego, czyli będzie łącznie cztery. No i scena. No i zapewne zobaczycie, co tam się będzie działo na backstage'u. Nie wiem, czy są jakieś obsówki, bo szczerze, dalej lecą Wikingowie, a ja większość czasu po prostu sobie leżę z zamkniętymi oczami, bo jakoś zasnąć nie mogę, ale leżeć leżę. Cały czas piję sobie wodę. Nie odstawiałem w ogóle wody. W każdym posiłku jest gram soli, także możecie wywnioskować, czego brakuje. And he's hard as a rock. And that guy on the right is also very hard. This is the first call out in the super, and David is out conditioning these guys. Even though the guy on the right is also hard. And let's see what they're doing. Yeah, they're switching around. David is taking this. But I'm very surprised that Kalle with that size is not in the first call out.
obviously he wants the overall win, but he'll take this award as well. Look at the conditioning, by the way. Best poster. The second place. With number 308, Dani Tomic. And the winner of Open Super Heavyweight, Christian Beretki. No cóż, jak zwykle, na żywo od razu po starcie, tylko umyty tym razem. Jak widzicie, ciągle się uśmiechał, ale jest, nie jestem smutny, jest mi przykro, jest mi źle. Nie będę pierdzielił, jak to wiecie, że o, przyjechałem się pokazać. Nie no, przyjechałem zapierdzielać, zadałem się wszystko. Drugie miejsce, no, sezon naprawdę zajebisty, no bo zwiedziłem tyle fajnych miejsc z ludźmi, którymi kocham. Dzisiaj była moja mama, była moja siostra, byli moi przyjaciele, wszyscy byli, ci co, prawie wszyscy. No, was tylu poznałem, was tylu spotkałem, tyle miłych komentarzy. No. Nie dziś, jeszcze nie dziś. Będziecie się pytać, co dalej. Nie będę teraz gadał, co dalej, bo to takie, wiecie, bezsensowne gadanie teraz na bieżąco mówić już, co dalej, ja już wyglądałem. Nie, to nie ma sensu obecnie. Mam statuetkę za najlepiej pozującego. To mi się podoba, takiej jeszcze nie miałem. Drugie miejsce, no... Sami możecie ocenić, jak to wyglądało. Ściągnąłem cały fat, jaki się dało, jeszcze trochę. Całą wodę, wszystko się wyciągnęło. Nic nie mam, już nic dla was. Nie mam! Mam dla was tylko wiedzę, uśmiech i motywację. Żartuję! Mam dla was wszystko, bo jeszcze to nie jest koniec żaden. Jeszcze nie raz będziecie tą moją buźkę oglądać. Może trochę bardziej okrągłą tym razem. Bo teraz pewnie nie chcę nawet myśleć, jak wygląda moja twarz obecnie. Bo pewnie mam tylko taki nos, jak Voldemort może wygląda. No. Człowiek, którego imienia nie można wymieniać. Wymawiać, przepraszam. Damian zostawił. Także mu przekażę. Damian trzeci w Pro Qualifierze. Mówię, no team tak fajnie wypadł. Kurde, tego... Brakowało tego jednego, no tej karty. Wiecie, wygrał mój kolega ze mną, także no jestem szczęśliwy, jego szczęście. Zawsze się cieszę, jestem fanem sportu. Ale przede mną jeszcze praca. Przed nami praca. No wiem, że będziecie, mam nadzieję, że będziecie oglądać. Nie będę przeciągał. Po prostu dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wszystkim, co byli. Dziękuję wszystkim, co oglądali. Co oglądają, co będą oglądać. Zostawcie subodometr łapkę w górę. Love you, David. Będziemy się niebawem. So as predicted, jak przewidywaliśmy, my friend from Hungary got his pro card. He's coached by my other friend, Patrick Tour. Of course I'm kind of sad because I haven't won it, but I'm happy. He's not because, sad, he's happy. Because we are both, the same guy. I'm going to watch you, I'm going to watch... We talk to each other every week, every second week. We are talking a long time, so it's just a matter of time when we both gonna meet again on the stage, I can't believe, thank you so much. And Lorenzo as well. Lorenzo as well from Patrick Tour team. Yeah, so I'm so happy for him. Mint vagyunk az egyik barátommal, a David-del sajnos csak nem segített a legjobb pózót, a David-tel.